Pierwsza sprawa. Nazywam się Leszek Kopczyński. Panie prezesie, panie pośle, w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi, to Martin Luther King, bojownik amerykański, czarnoskóry, powiedział takie słynne zdanie dzień przed śmiercią, kiedy został następnego dnia zastrzelony. Kto nie znalazł sprawy, za którą byłby gotów umrzeć, nie jest godny, aby żyć. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, bardzo panu dziękuję za ten wspaniały gest w stosunku do pewnego obrzydliwego posła, którego pan tak dobrze potraktował. I trzecia sprawa, chociaż kilka zdań na temat tego dzisiejszego w nocy ataku amerykańskich sił w Syrii. Bardzo dziękuję. No, na pierwsze zdanie muszę nic odpowiadać, natomiast co do trzeciego, no jesteśmy o czym mówię od wielu lat, na krawędzi III wojny światowej. Gdyby wygrała wybory pani Clintonowa w USA, to wojna już byśmy od roku siedzieli w stronach, jeżeli byśmy żyli, prawda? Natomiast pan Trump, no wydawałoby się, że ma inne poglądy, ale jak powiedział pan Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, tylko 2 miesiące zajęły establishmentowi amerykańskiemu, żeby Trumpa nawrócić na te wartości, które tam establishment wyznaje. No i pan Trump dał się przekonać niechętnie do ataku na Syrię. Jest oczywistą, że nie było żadnego ataku chemicznego wojska Asada, bo Asad byłby kompletnym idiotą, gdyby chciał zaatakować. To jest oczywisty nonsens. Oczywisty nonsens. Tym bardziej, że 5 dni przed tym atakiem wywiad syryjski donosił, że będzie taka prowokacja więc to jest ten. Mamy stąd przykład. Było 2 lata temu mniej więcej, był przypadek, że zatruło się jakimś środkiem chemicznym, chyba salinem, zatruło się 80 osób, z tym połowa dzieci mniej więcej. I wiemy dokładnie, co się stało. Oskarżono o to oczywiście pana Asada. Natomiast wiemy dokładnie, jak to było, bo przyznał się szef wywiadu Arabii Saudyjskiej, że on to dostał od Amerykanów, miał przekazać tej demokratycznej armii Syrii i przekazał. I nie, że oni zrobili prowokację, nie, po prostu nie umieli się z tym obchodzić, pewno otworzyli, żeby zajrzeć albo i powąchać, albo coś takiego, no nie wiem. W każdym razie zginęło 80 osób, bo nie umieli się z tym obchodzić. Po prostu. Żadna prowokacja. Tym razem to oczywiście była prowokacja z całą pewnością, to nie to, że ktoś się zatruł. Także sytuacja jest na granicy wojny światowej. Napisałem na wpół żartobliwie, jeżeli można tych praw żartować, że mam nadzieję, że nie jest umowa taka, że Amerykanie zaatakowali cele w Syrii, omijając bazy wojsk rosyjskich. W zamian za to Rosja dostała pozwolenie na zaatakowanie sojusznika Ameryki, czyli Polski, z omijaniem miejsc stacjonowania wojsk amerykańskich. To oczywiście żartem, bo tego na pewno nie ma, ale w każdym razie sytuacja jest na krawędzi wojny i Iran, Chiny tutaj już zbierały. Chciałem przypomnieć, że jak było praktycznie pewne, ja to nie wierzyłem, ale wierzyła, że pani Clintonowa wygra wybory, to na 2 tygodnie przed wyborami rząd niemiecki kazał obywatelom zgromadzić 2-tygodniowe zapasy żywności. To samo kazał zrobić burmistrz Petersburga, burmistrz Moskwy i kilkunastu większych miast rosyjskich również. Wszyscy byli przekonani, że jak wygra Clintonowa, to będzie wojna natychmiast. Generałowie amerykańscy oświadczali spokojnie, że to wojna potrwa krótko, prawda, będzie zwycięska. Oczywiście tak generałowie zawsze mówią przed każdą wojną, że wojna będzie krótka i zwycięska, także trzeba z tym uważać. No ale pan jego ekscelencja Włodzimierz Putin powiedział, że on na atak atomowy odpowie atakiem atomowym, a to, że nikt nie przeżyje, to nie jest prawda, przeżyje tam, 1/3 ludzkości przeżyje spokojnie. Być może wyrosną nam dodatkowe rączki albo coś takiego, to jest ten. Natomiast no, on oświadczył, że nie pozwoli zniszczyć tylko Rosji, bo co to jest za świat bez Rosji, prawda? I on odpowie atakiem na wszystko i ma oczywiście rację, no, jest to jedyny sposób, żeby się tutaj obronić. Ciekawe, no, co tutaj nastąpi. No, na pewno Rosja odpowie jakimś atakiem na coś, nie wiemy na co. No, nie na Polskę, spokojnie, to był żart. Ale na coś odpowie. Przejdźmy do kolejnego pytania. Rozumiem, że tym optymistycznym akcentem tutaj się pan prosił.
To będzie takie ostatnie pytanie w takim razie, jak nie więcej chętnych, bo ja muszę lecieć na kolejne. Ja mam pytanie, nazywam się Sławomir Miazek, mam pytanie odnośnie służby zdrowia. Jak pan widzi pomysł rozwiązania tego problemu? Wiem, obserwuję pana od dawna, zarówno na YouTube, wiem, że chce pan sprywatyzować służbę zdrowia, ale odnośnie, tak jak pan to mówi, umowa jest rzeczą świętą, więc odnośnie ludzi, którzy kiedyś zawarli umowę z państwem, tak, są na emeryturach, jak pan widzi tą, oczywiście, tą sprawę? Oczywiście, ludzie na emeryturach muszą mieć zapewnione to, co było obiecane i będą mieli. Natomiast służba zdrowia musi być oczywiście całkowicie prywatna i chciałem przypomnieć, że jest jedna dziedzina medycyny, która została sprywatyzowana całkowicie, to jest weterynaria. Weterynaria działa całkowicie bezbłędnie, z wyjątkiem tej drobnej fragmentów weterynarii, która jest państwowa, bo tam wydaje się świadectwa tam mięsa i tak dalej, ale reszta działa zupełnie normalnie. Dlaczego? Dlaczego weterynaria może działać dobrze, a medycyna dla ludzi nie? Przecież nikt jeszcze nie widział sytuacji, w której człowiek poszedł do weterynarza i ten kazał mu przyjść z psem za 3 miesiące, prawda, albo za 2 lata. Nikt nigdy nie widział, żeby pijany weterynarz otworzył kota. Nikt nigdy nie słyszał, żeby koń wsunął kopertę do kieszeni weterynarza. Prawda? Nie ma... Weterynarii nie ma żadnych problemów. Dlaczego weterynarii nie ma żadnych problemów? Dlatego, że psy i koty nie mają nic do gadania. Gdyby psy i koty mogły głosować, to jako zwierzęta głupie by niewątpliwie domagały się, że powstał Narodowy Fundusz Zdrowia Kotów, prawda, Ministerstwo Zdrowia Psów i tak dalej. I oczywiście byłoby to samo, co z ludźmi. Ale na szczęście nie mają nic do gadania i jest dobrze. Gdyby ludzie też nie mieli nic do gadania, to oczywiście byłoby tak samo dobrze, ale niestety ludzie głosują, a ponieważ większość ludzi jest głupia, jak powiedział Karol Marx, na to, żeby prowadzić socjalizm, wystarczy prowadzić demokrację, a już głupia większość ten socjalizm wybuduje. No więc właśnie tutaj mamy, przecież w Ameryce w demokracji pan Obama wprowadził Narodową Służbę Zdrowia, prawda, całkowicie to samo, co u nas zrobił z tym. Większością głosów jak najbardziej. I republikanie nie wiedzą, jak się tego pozbyć. Bo jednak ludzie już do tego zaczęli przywykać. Także sytuacja jest dramatyczna. No, służba zdrowia robi bokami, ale najważniejsze jest potwornie niemoralna. Dlatego, bo niewydajna. Przecież popatrzcie, na przykład jest prywatna firma i ma w ręku tam aparat rentgenowski, czy EKG, czy USG, czy coś tam, to one pracują czasami 24 godziny na dobę, a przynajmniej 16, prawda, i to wszystko zasuwa jak motorek. A w państwowych taki sam aparat o godzinie 16 jest zamykany na klucz, prawda, i do widzenia. Czyli jest 2 razy mniej wydajnie wykorzystywany, prawda. W państwowej służbie zdrowia wszystko jest potwornie marnowane. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że pan dr Czosnowski, który jest prezesem naszego oddziału małopolskiego, mówi, że mamy w Polsce 130 tysięcy lekarzy, z czego 50 tysięcy nie leczy chorych, tylko pracuje jako konsultanci tam w Ministerstwie Zdrowia, prawda, w Narodowym Funduszu Zdrowia i czymś tam jeszcze. Prawda? Gdyby zlikwidować to wszystko, to byśmy mieli o 50 tysięcy więcej lekarzy przy łóżkach chorych, od tego stan chorych by się znacznie poprawił, prawda? W sposób oczywisty. W sposób oczywisty zupełnie. I trzeba kompletnego idioty, żeby uwierzył w to, co mówią nasi właściciele, żeby nas zastraszyć, że ludzi nie byłoby stać na leczenie. Otóż prosty rachunek pokazuje, że dzisiaj utrzymujemy lekarzy, pielęgniarki, ministra zdrowia jego gang, Wydziały Zdrowia w województwie, Wydziały Zdrowia w powiatach oraz Narodowy Fundusz Zdrowia i jego gang. Otóż, gdyby służba zdrowia nie istniała, byśmy mieli na utrzymanie tylko lekarzy i pielęgniarki. Jak to jest możliwe, że stać nas na utrzymanie lekarzy, pielęgniarek i tego całego aparatu, a nie byłoby nas stać na utrzymanie samych lekarzy i pielęgniarek? No, trzeba być kompletnym idiotą albo człowiekiem odmurzonym przez państwową edukację, prawda, państwową telewizję i tak dalej, żeby uwierzyć w taką głupotę. No, z całą pewnością byłoby nas stać, jak nas stać w tej chwili. No i tyle. I tyle. Także proszę, jak mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się. Trzeba to po prostu zlikwidować, do trumny kołkiem osinowym przebić, prawda, żeby już nigdy służba zdrowia nie powstała. I już. No, bez tego nic. Nie można tego poprawić. Tu się nic nie da poprawić. No można przemianować nie jedna kasa chorych, tylko wiele kas chorych, nie jeden fundusz zdrowia, tylko fundusze wojewódzkie, a może jeden centralny, a może połączyć. Tu nic się nie da zrobić. Samo to, że się poprawia to nieustannie, świadczy o tym, że to jest zła instytucja, bo dobre nie trzeba poprawiać.
No, trzeba to zlikwidować i tyle. No. Także nie widzę żadnego powodu, żeby się wahać. Weterynarii się sprzedawało 2 miesiące, ale dlaczego pozwolono na to? Bo weterynarii się mało kradnie. A w służbie zdrowia dla ludzi są gigantyczne pieniądze, które można ukraść. I ludzie, którzy decydują o tym, politycy, chcą kraść. Ja na przykład byłem kiedyś we Włoszech, na komuny, dostałem paszport na wyjazd na konferencję partii liberalnych do Pisy. Po raz pierwszy dostałem paszport zagraniczny, oficjalnie. Ha? I tam ta partia liberalna we Włoszech miała 1% w wyborach, ale ten 1% był niesłychanie potrzebny, bo bez tego nie byłoby rządu. Mieli akurat taką, tam, o tym 5 deputowanych, bez których nie byłoby rządu. Słuchajcie, tam się wino lało strumieniami, turnieje kuszników, tam Niemcy patrzyli, mówią, Boże, skąd tyle pieniędzy leci? Otóż ministrem zdrowia był wtedy przewodniczący partii liberalnej, pan Di Lorenzo, którego miałem przyjemność poznać na tym kongresie. Prawda, po roku on już siedział w więzieniu za korupcję. Kraksi, socjalista, przywódca tego rządu, uciekł do Tunisu. Prawda, tam poszli siedzieć wszyscy ludzie. Z jego domu, z jego willi wynoszono obrazy starych mistrzów, sztaby złota, wszystko łapówki za zgodę na sprzedaż leków na terenie Włoch. Gdyby każdy mógł sprzedawać leki na terenie Włoch, to pan minister De Lorenzo nie mógłby brać tych łapówek. Więc po to jest to ministerstwo, po to jest Departament Polityki Lekowej, który wydaje zezwolenia, żeby móc brać łapówki. Nie ma innego powodu. Nie ma innego powodu niż to, żeby brać łapówki. Prawda? Trzeba to zlikwidować w całości totalnie. Nie potrzebne nam żadne ministerstwo. Naprawdę nasi lekarze wiedzą lepiej, jak nas leczyć bez pomocy pana ministra, prawda? Każdy Żyd nam sprowadzi za granicę odpowiednie lekarstwo, prawda? Z internetu sobie wybierzemy. Lekarz nam doradzi albo nie, prawda? Jeżeli jakiś idiota będzie brał lekarstwa i umrze, to bardzo dobrze i mniej idiotów w społeczeństwie, tym lepiej, prawda? Jakaś selekcja naturalna do cholery musi być, prawda? Więc jak się pozbędziemy idiotów, dlaczego na przykład Żydzi są tacy mądrzy? Bo są pogromy Żydów. I głupi Żydzi dają się, giną, a mądrzy przeżywają. To tak dla uwagi narodowców, którzy uważają, że Żydów trzeba tępić. Nie, tępienie Żydów im robi bardzo dobrze. Z tych samych powodów zresztą na przykład murzyni amerykańscy są tacy głupi. Bo tylko głupi murzyn dał się złapać w Afryce, prawda? Mądry nie. I dlatego w Ameryce było cały czas takie przekonanie, że murzyni są znacznie głupsi od białych, bo nie widzieli przeciętnych murzynów, tylko tych, którzy dali się złapać łowcom niewolników. Czyli nieprzeciętnych. No, trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Także to po kilku pokoleniach to się trochę zaczyna wyrównywać, ale tak było oczywiście. Tak było oczywiście. Także proszę Państwa, no, co będę mówił? Jest to idiotyzm. Służba zdrowia, podobnie jak państwowa edukacja, prawda, czy inne rzeczy. Proszę zauważyć, że zrobiliśmy po roku 81, właśnie 88, Wilczek zrobił reformę. Potem jeszcze zrobiono tam Solidarność i tam coś jeszcze się zrobiło. Proszę zauważyć, że tam, gdzie jest prywatyzacja, to wszystko działa bezbłędnie praktycznie. Na przykład telefony komórkowe, prawda, tanieją co i raz, połączenia tanieją co i raz, konkurencja wymusza zmniejszenie. Natomiast elektryczność jest państwowa, drożeje, tak? Kopalnie państwowe, drożeje. Co tam jeszcze jest? Szkoły są państwowe, drożeją i coraz gorsze są, tak? Komunikacja jest państwowa, drożeje. Prywatne mikrobusy jeżdżą dobrze. Wszystko, co państwowe, działa źle. Działa źle. No i trzeba po prostu to sprywatyzować, żeby działało dobrze. Ja często ludzie mówią, panie Mikke, ale takie strategiczne gałęzie powinny być państwowe. Ja mówię, to chce pan, żeby te niestrategiczne działały dobrze, a te strategiczne żeby działały źle? Przecież on mówi, a przemysł zbrojeniowy. No, Ameryka ma wszystkie firmy zbrojeniowe, są prywatne. Wszystkie, co do jednej sztuki. Ktoś powie, że Ameryka ma armię źle uzbrojoną? No i o czym my mówimy? O czym my mówimy? Ma być prywatne i koniec. No i skończyć z tą całą głupotą. Tylko wtedy politycy nie mogliby kraść. No i to jest pewien problem. Nie mogliby różnych Misiewiczów obsadzać, prawda, na różnych stanowiskach. Bo to są różne techniki, bo PO to kradła, a ci obsadzają urzędy. Więc to jest jakaś taka... Inny sposób wyciągania pieniędzy z podatników, prawda? Mają inną technikę. PSL i PiS ma taką, a PO i Nowoczesna ma inną. No więc takie. Dobrze, przejdźmy tylko jednego pytania. Nie.
To miał czas. No dobra, to jest naprawdę ostatnie. No dobrze, Krzysztof Nowakowski. Panie prezesie, mam trzy pytania. Jak się czuje Stanisław Hielkiewicz? Doskonale. Znaczy, doskonale to nie był, bo w moim wieku się ludzie nie zawsze czują doskonale. No, to znaczy... Wie pan doskonale, że jak mężczyzna po 40 się rano budzi i coś mu dolega, to dobrze, bo znaczy, że żyje, prawda? Więc już nie czuję się tak dobrze. Nie, ale... Znaczy on ma w tej chwili migotanie tam przedsionków, ale to się reguluje z reguły albo takim elektrostrząsem. W najgorszym razie go czeka wszczepienie rozruszenia serca, ale w najgorszym razie raczej mało prawdopodobne. Pytam, bo to jakby komentarz taki lakoniczny jest. I dwa następne takie problemowe pytania, mianowicie co jest przed wyborami? Rozmawiacie z innymi partiami prowolnościowymi. Jakie są skutki tych rozmów? Rozmawiamy, ale wie pan, no, te rozmowy są na ogół dyskretne, jak są niedyskretne, to wychodzą rzeczy skandaliczne, prawda? Z Kukizem nam się nie udaje porozumieć z różnych powodów. Są różne hipotezy na temat działania pana Kukiza. Najlepsza dla niego jest taka, że jest to po prostu artysta i co chwila zmienia zdań. No i ostatnie takie też szybkie ciebie, tak. Konwencja Partii Socjalistycznej i tam znów zapowiadano wiele zmian dotyczących... Chodzi o partię populizm i socjalizm, tak? Tak. I chciałbym, żeby pan to też skomentował. Budowa komuny, no oczywiście. Rozbudowujemy komunę. Jarosław Kaczyński jest... Nawet z dumą mówi, że utrzymanie dziecka kosztuje 800 zł. I my dajemy na to 500. No teraz jeszcze dołożą 300 i akurat mają pełne usprawiedliwienie, żeby dzieci były państwowe, no bo płacą w całości za dziecko, tak? No i już niewolnik nie może narzekać, że to nie jest jego dziecko, bo skoro nie płaci za nie, no to płaci za nie pan, prawda? I ten, no jest to całkowita. Dla Jarosława Kaczyńskiego ideałem jest sanacja po 35 roku, czyli po konstytucji kwietniowej. I on, ja nawet piszę teraz artykuł o sanacji pod tytułem rządy Piłsudskiego. Otóż oni imitują drugą Rzeczpospolitą, ta tak zwana czwarta Rzeczpospolita, którą mają wybudować, to jest po prostu nowa nazwa drugiej Rzeczypospolitej. Prawda? Jeżeli tam Kwiatkowski budował centralny okrąg przemysłowy, to Morawiecki musi budować centralny port lotniczy, prawda? Równie głupi jak centralny okrąg przemysłowy. To też się ma masę pieniędzy na to dołoży. Trzeba będzie do tego dokładać i tak dalej. Prawda? Była teoria dwóch wrogów, no to też mamy teorię dwóch wrogów. Przy czym dowcip polega na tym, że nikt w Polsce nie zauważa, poza mną, nikt nie zauważa, wszyscy powtarzają frazę przedwojenną, że Polska leży między Niemcami a Rosją. Otóż Polska leży między Niemcami a Ukrainą, a nie między Niemcami a Rosją. Warto zwrócić uwagę na tę drobną różnicę. Jak się mówiło za komuny, wszyscyśmy się chowali na Giedroyciu. Wszyscy. Bratnie partie takie jak SD, prawda, czy reformatorzy PZPR-u, czy Solidarnościowa Opozycja. Prawda? Wszyscy chowali się na Giedroyciu i było jawnie powiedziane, że warunkiem niepodległości Polski jest niepodległość Ukrainy. I że powstanie niepodległej Ukrainy całkowicie zmieni geopolitykę. No i kurde, zmieniła się geopolityka. Powstała niepodległa Ukraina, na bis jeszcze niepodległa Białoruś, na ter jeszcze niepodległa Litwa, a politycy mówią tak, jakby się kurde nic nie zmieniło. Nic. Nie zauważyli całkowitej zmiany geopolityki. Coś nieprawdopodobnego zupełnie. Co się dzieje z polską polityką. Ludzie mówią sloganami sprzed 80 lat. No i... Ja nie wiem, ja rozmawiam jak gęś z prosięciem, prawda? Bo nie ma co tutaj go przekonywać. No wszyscy powtarzają slogany wyuczone o dwóch wrogach, prawda? Co ja mam zrobić, no? A to można w kuluarach? Dobrze, bo już musimy kończyć. Dziękuję, obiecałem, że skończę. Dziękuję.